Brescia, ostatni dzień. Pogoda cię już nie tęga, jest zimno, zachmurzenie, ale taka była prognoza, więc żadnej niespodzianki. Ja tymczasem idę już do centrum miasta, a w sumie to będę jechał metrem i zaczynamy zwiedzanie tego starego, średniowiecznego miasteczka. Przechowalnia bagaży na stacji kolejowej, 7 euro za 6 godzin, a teraz idę już na metro. Najmniejsze włoskie miasteczko posiadające linię metra. Co prawda jest tylko jedna linia. Ale stacja wygląda fantastycznie. Wittoria, plac zwycięstwa. No, za dnia to wszystko wygląda inaczej, niżeli dwa dni temu w nocy, kiedy cały plac był ładnie oświetlony. Wieża zegarowa. Poste telegraf, a budynek poczty. Kościoły, zabytki. Jest i pomnik zwycięstwa, zapewne nad włoskim faszyzmem. Zgaduję oczywiście teraz. Piazza del Mercato, a to jest budynek uniwersytetu. Kościół. I oczywiście, jak zawsze w każdym włoskim mieście, przepiękne kamieniczki. O, i tutaj chyba jest market świąteczny. Tutaj niestety nie trafiłem wcześniej. Szkoda. Ponieważ na wschód od miasteczka Bergamo jeszcze nigdzie nie widziałem, żeby serwowano gorące wino, grzane wino. I tylko szkoda, że jednak dzisiaj już nie ma pogody. Ten jeden dzień zabrakło, ale i tak, kurczę, cały wyjazd był bardzo udany pod względem właśnie pogodowym. No cóż, nie zawsze wszystko może być idealnie, ale i tak nie ma co narzekać, było bardzo dobrze. A w sumie to dalej jest. Lubię ten włoski klimat, te włoskie miasteczka. Wszystko są niesamowite jak dla mnie. Mają swój specyficzny urok. No cóż, aby nie było, kolebka europejskiej cywilizacji, kultury, sztuki. No i wiadomo, Cesarstwo Rzymskie, które niegdyś rządziło praktycznie całą Europą. A przede mną już Teatro Grande, czyli Teatr Wielki. Jest wielki, to fakt. Brak słońca troszkę psuje zwiedzanie, ale mimo wszystko nie poddaję się. Nie poddaję się. Miasto posiada dwie katedry, które stoją obok siebie, a to jest jedna z nich. Zaś na tej wielkiej górze, tutaj jest zamek, ale to za moment. Na razie zmierzam do strefy archeologicznej z czasów rzymskich. Zimno jest niemiłosiernie, ale póki co już z tej strony oto Kapitolium. Rzymskie ruiny z czasów cesarstwa. I znowu ktoś stuka. A tuż obok również znajduje się amfiteatr. Za tą kamienicą. Póki co za moment wchodzę właśnie zwiedzać cały kompleks archeologiczny. €15 kosztuje bilet wstępu, a zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Pozostałości Wielkiego Cesarstwa Rzymskiego. Ruiny. Tylko i wyłącznie już. I trochę historii. Tędy się wchodzi do amfiteatru. Ruiny Wielkiego Teatru Rzymskiego. I z tego, co widzimy, co wam zaraz pokażę, to Włosi tradycyjnie swoje domy, fundamenty stawiali na gruzach starych budowli rzymskich. Na przykład tutaj ta kamienica, która stoi, jest zbudowana na starym rzymskim amfiteatrze.
obecnie w stanie agonalnym oczywiście, nikt tam nie mieszka, ale jak widzicie, budowali swoje domy na gruzach starych rzymskich świątyń, budowli. Przed wami Teatro Romano. Nie za wiele, bo nie za wiele, ale jednak kawałek historii przed nami. I jeszcze przez moment ta kamienica. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak to jest zbudowane. Jakie ma fundamenty. Stara kolumna rzymska. Główna scena. I troszkę pozostałości ładnie zdobionych kamieni. Bloków. Pierwsze budowle w tym miejscu powstały jakieś 500 lat przed Chrystusem, a sama świątynia ma ponad 2000 lat. Wycieczka jest po włosku, ale można wszystko zrozumieć z opisów po angielsku. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego świątynia popadła w ruinę, została zasypana przez piach. I dopiero niecałe 200 lat temu została na nowo odkopana. Do tej pory trwają tutaj prace renowacyjne. To były podziemia, a teraz jesteśmy już wewnątrz Kapitolium. Jedna z ocalałych rzeźb. Tak zwana skrzydlata Wiktoria, odnaleziona w ruinach równo 200 lat temu. Dwie głowy bogini wojny Minerwy. Oryginalnie na głowie powinna mieć założony hełm. Kapitolium, symbol Breści, było częścią rzymskiego imperium poświęconemu kultowi Jupitera, Juno i Minerwy. Kim był Juno? A bilet wstępu obejmuje również wejście do Muzeum Santa Giulia, które jest tutaj. Jak widzimy, już zapowiada się ciekawie. Jak widać, powoli również robi się pogoda. Niebo jest bardziej niebieskie, także być może na koniec mojej podróży jeszcze dzisiaj będzie ładnie. Muzeum Santa Giulia imponujące, a tutaj już wystawa poświęcona czasom rzymskim. Imperium Romano. Makieta całego Kapitolium. Odlewy męskich głów z brązu. Nie jest to złoto, jest to brąz. I tutaj bardzo ciekawe ruiny. Bardzo ciekawe miejsce. Jest to nic innego jak Domus di Dioniso. Ruiny domu Dionizosa. Kolejna wielka rzymska willa, z której pozostały tylko fundamenty i posadzka. Ale jak widać, willa była ogromna. Jak chyba większość rzymskich domów bogaczych osobistości. Wielka mozaika na ścianie.
i przeróżne wzory. Kolejna przepiękna aula. Tutaj swoje śpiewy miał chór zakonnic. Ale jest niesamowite miejsce, Jedno z ładniejszych, jakie widziałem dzisiaj. I nie tylko. A teraz spójrzcie na to, jaka instalacja Salvatore. Na koniec w podziemiach krypta San Salvatore, krypta świętego Salvatora. No, to miejsce tutaj to już jest arcyciekawe. Są to same podziemia tego muzeum, kościoła na gruzach starej rzymskiej willi Dionizosa. Troszkę w tym muzeum ugrzązłem, ale było tyle eksponatów, było tyle miejsc. A ja chciałbym jeszcze zobaczyć zamek oraz wejść na wielką wieżę w centrum miasta. Zamek, a te mury to są chyba jeszcze pozostałości z czasów rzymskich, kiedy to mury owe otaczały całe małe miasto Brescia. Jest pogoda. Zrobiła się w końcu pogoda. Jest, kurczę, 12:30. Jeszcze mam parę godzin. O, z tej strony także widać mury na dole. Chociaż tam są w remoncie. Chyba się w końcu zaczęły sypać. To już jest ponad 2000 lat. Jak widać, ten zamek do małych raczej nie należy. Jest potężny na szczycie góry z widokiem na całe miasto. Są mury obronne. No nic. Póki mam jeszcze czas, mam jeszcze parę godzin zapasu, także zaczynam zwiedzanie zamku. Wstęp na zamek jest darmowy. Jedynie do muzeum jest bilet w cenie 12 euro. I jak widzicie, zrobiła się pogoda. Wyszło słońce, także jestem zadowolony. A na straży zamku dzisiaj stoi King Kong. Przeogromna forteca. Nie wiem, o co chodzi. Ale tutaj są dwa następne King Kongi. I główna brama wejściowa, most zwodzony do zamku u góry. Myślałem, że może są odlane z lawy, ale to jest metalowa konstrukcja. Jakieś żeliwo chyba. Co one tutaj robią, to ja nie wiem. Castello di Brescia, średniowieczny zamek, zbudowany już dawno po upadku Cesarstwa Rzymskiego. A przede mną już główne wejście do zamku. Zwodzony most. Ja, rzecz jasna, zamierzam się wspiąć na wieżę Torre Mirabella. A oto i ona. Teraz tylko pytanie, czy jest otwarta faktycznie. I oczywiście chyba nikogo nie rozczaruję, jeżeli powiem, że wieża jest zamknięta. Na cztery spusty. Jest kłódka i nie można wejść. Okazało się, że wieża jest cały czas zamknięta. Nie ma tam publicznego wejścia, pomimo tabliczki informującej, że jest otwarta. Tymczasem teraz jestem już w Muzeum Armii Wojska. A muzeum jest dwupiętrowe. Jest mnóstwo wojska, uzbrojenia, zbroi rycerskich.
Stare armaty. Rycerze. Wielce interesujące miejsce dla wszystkich fanów rycerstwa oraz starego uzbrojenia. Dwa piętra muzeum. A na ścianach pozostałości starych fresków. I jedna z baszt zamkowych, Torre Corlina. A z baszty panorama na miasto już jest niczego sobie. I piękna pogoda. Trochę późno, ale jest. Gdzie jest centrum? Na pewno nie tutaj, po drugiej stronie. Lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa tłusta oliwa. To jest lokomotywa zamku di Brescia. Widok na miasto, ale pomimo tego, że wyszło słońce troszkę, jest straszne zamulenie, jest taka mgła. Za 2 godziny mam pociąg do Bergamo, a jeszcze chciałem wejść na Wielką Wieżę w środku miasta, ale nie wiem, czy będzie otwarta. Mam lekkie podejrzenia, że być może nie, chociaż na goglach pisze, że jest otwarta, ale znając życie, mogę się rozczarować znowu. I ostatni raz zamek. Myślę, że były to dosyć ciekawe ujęcia z drona, chociaż słońce było ostre i miejscami nic nie widziałem. Chyba nikogo tam nie ma, a poza tym poniżej zamku jest jakaś taka mgła, mgła nad miastem. No cóż, zobaczymy. Ale tak szczerze mówiąc, to już nawet nie jestem pewien, czy to jest ta wieża? Chyba jednak tak. Jedna katedra, obok powinna być druga. A na niektórych podwórkach się dzieją takie rzeczy. Ponownie przez chwilkę jeszcze Kapitolium, ponieważ teraz już są zupełnie inne warunki atmosferyczne. Piękne niebo i od razu miejsce wygląda zupełnie inaczej. Ponad 2000 lat rzymskiej tradycji. A co za tym idzie, to również teatr rzymski. Już teraz zupełnie inaczej. Rzymskie Imperium. Nie mogło w takim miejscu również zabraknąć szopki bożonarodzeniowej. Majestatyczne miejsce będące częścią dawnego Imperium Rzymskiego. I co chwila tylko jakieś ciekawe zakamarki na prywatnych podwórkach. Plac Pawła VI. Jest jedna katedra średniowieczna i druga już w stylu gotyckim. I chyba też nikogo nie rozczaruję, jeżeli powiem, że ta wielka wieża jest nieczynna. Nie ma żadnego wejścia, żadnej informacji. Nic nie wiadomo. Znaczy wiadomo, że nie jest otwarta. Niestety, ale w zimie niektóre zabytki są pozamykane na amen. Wielka szkoda. Ponieważ myślę, że widok stamtąd byłby arcyciekawy. Ale niestety nie będzie. Nie tym razem. Piękna mała katedra i zaraz powinna być otwarta. Obok druga nowa. Niesamowicie to wygląda. Taka mała rotunda.
a w środku katedry jest tyle różnych szopek wigilijnych. Zresztą sama katedra w takiej formie jeszcze nigdy nie widziałem, w kształcie rotundy. Jednak te makiety, to jest tyle różnych makiet. To jest tak niesamowite tutaj wszystko. To jest tak niesamowite. Normalnie jestem w szoku. Takie małe makiety za szybą. Ale sprawiają wrażenie, jakbyśmy byli gdzieś w Azji. A może bardziej w Ziemi Świętej. Nie spodziewałem się takiego miejsca po katedrze. I spójrzcie, to jest jedna wielka makieta. Przecież to jest, kurczę, tak niesamowite. I wokoło jest 1000 kolejnych. Ale to miasto tutaj, to miasto. Aż mam ochotę polecieć gdzieś właśnie do Damaszku, do Maroka, Palmy. To jest tak niesamowite i fantastyczne miejsce. Tyle pracy zostało w nie włożone. Dokładnie przez chwilkę możemy się poczuć w zupełnie innym świecie. Zupełnie w innym miejscu. Inny świat. Ależ to jest niesamowity klimat. Tutaj po prostu czasy biblijne. Czas się zatrzymał w miejscu. Ale jestem zafascynowany tymi makietami. Makieta przy makiecie. Wielki młyn. Makiet w kościele jest tyle, żeby to wszystko sfilmować, to film musiałby trwać chyba z godzinę. A tego przecież byśmy wszyscy nie chcieli. Jednakże nie mogę się powstrzymać przed filmowaniem. I troszkę nowoczesności tym razem. W dalszym ciągu jestem w szoku. A w podziemiach katedry jest mała krypta z galerią obrazów świątecznych, które te są bardzo ciekawe. Co po niektóre. To jest takie mistrzostwo. Nic tylko kręcić non-stop, podziwiać i być w szoku. Stajenka. I Jezusek. Po prostu można zwariować. Można zwariować od nadmiaru. Od nadmiaru tego wszystkiego. Jest i całe małe miasteczko. Z tego co widać, to włoskie. Stajenka. Najsłynniejszy plac w mieście della Loggia i pałac w tej samej nazwie, symbol miasta. Jest to również tutaj jedno z takich najbardziej znanych miejsc i najbardziej popularnych. Ale dzisiaj największe wrażenie na mnie zrobiła katedra i wszystkie makiety, które były w środku. Jestem do tej pory tak zafascynowany. To mi się tak podobało, zresztą chyba założyliście. Ale już zaraz pożegnanie z miastem Brescia i z Włochami. Za godzinę mam pociąg do Bergamo.
Stamtąd już autobus na lotnisko i lecę do Wrocławia. W trakcie całego mojego wyjazdu nie udało mi się wejść tylko na dwie wieże. Właśnie ta jedna w Bresi i druga w Lecco, gdzie byłem 3 dni temu. Po tych paru dniach we Włoszech powiem tak, że to nie tylko pizza i spaghetti, ale także mnóstwo słodkich ciasteczek, na przykład cannoli z pistacjami. Pychota, ale mimo wszystko to jest tam cukier. Już na koniec Brescia, stacja kolejowa. Jeżeli Wam się moje odcinki podobały z Włoch, to zostawcie subskrypcję, lajka, jakiś komentarz i do zobaczenia w następnych filmach. Być może będą z Hiszpanii już niedługo ponownie. Zapraszam. Arrivederci. Bergamo.